Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tutaj w Gazecie Wyborczej mam cichą noc na A2. Miały być gwar, dym, warkot, a tu jak na Marsie, pod mlecznymi światłami ziemia wydaje się czerwona. Ramiona koparek wyglądają jak odnóża owadów. Cisza na autostradzie A2. Prace trwają nawet w nocy, przekonywała rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Urszula Nelken. No to pojechaliśmy sprawdzić. Gazety pojechali sprawdzić, a dzisiaj komunikat piękny. Cóż to się stało? Pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiadający za opóźnioną budowę autostrady A2 z Warszawy do Łodzi, zostali nagrodzeni premiami. Informację potwierdziła rzeczniczka, ta sama, czyli pani Urszula Nelken, kiedyś moja koleżanka telewizyjna. Za co dostali? Za ich wyjątkowe i ponadstandardowe zaangażowanie w realizację tego projektu. Przypomnę, proszę państwa, że ten projekt leży w gruzach. Ale to jest za co innego dostali. Za kreatywność znalezienia objazdu. Ale słuchajcie, ponadstandardowe zaangażowanie w realizację tego projektu. Mnie się wydawało, że ponadstandardowe, to ja nie wiem, jakie, bo za normalne zaangażowanie to by szło jakoś, a ponadstandardowo, dlatego może to nie idzie i może o to chodzi właśnie. Tak rozrabiali, że potem... Słuchajcie, spójrzmy na to pozytywnie. To jest pobudzanie popytu wewnętrznego po prostu. No, generalna dyrekcja chce dopomóc w kryzysie. A pan znowu Keynesem. Ale może by dyrektor tej dyrekcji został w końcu dyrektorem, a nie pełniącym obowiązki, to by też pewnie... A może nie może zostać... No nie może, bo nie zdał egzaminów, ale... Bo nie zdał egzaminów, dlatego nie może zostać dyrektorem, ale pełniącym obowiązki może. Mianowany, musi pan zdać egzaminy. Żeby z tego wyciągnąć wnioski prawidłowe. Jakie wnioski mam wysnuwać? Prawidłowe z tego, co się wydarzyło na A1 i A2. No może wysnujemy jakieś wnioski z tego i zaczniemy trochę inaczej działać.